narodzenia Syna Jedynego, Ojca Przedwiecznego, Boga Prawdziwego. Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy. Hej, kolęda, kolęda! Okres kolędowania zgodnie z tradycją chrześcijańską trwa do 2 lutego, czyli dnia, w którym przypada święto Matki Boskiej Gromnicznej. Chór Parati Semper ze Świecia czas ten doskonale wykorzystuje na liczne koncerty i występy. Z inicjatywy pana Daniela Kalinowskiego grupa zaprezentowała się także w Zakładzie Poprawczym w Świeciu. Na scenę do wspólnego kolędowania zaproszono wychowanków ośrodka, którym wykonania chórzystów bardzo przypadły do gustu. Tak się składa, że jestem pracownikiem tego zakładu i pomyślałem, że dobrze by było ten koncert, żeby odbył się w takim miejscu. Pierwszy raz chór jest w Zakładzie Poprawczym i mam nadzieję, że się podobało. Udało się nie tylko pokazać własne umiejętności, ale również zaprosić chłopców do wspólnego kolędowania. Czy to było zamierzone, planowane? Szczerze przyznam tak, kilku chłopców podchodziło do mnie, dowiedziawszy się, że będzie chór w Poprawczaku, mówiąc krótko, zapytało, czy mogliby też śpiewać. Znając ich możliwości, zgodziłem się na kilka utworów, żeby zaśpiewali razem z nami, żeby stanęli w szeregach chóru, żeby poczuli się jak chórzyści. Myślę, że wyszło całkiem nieźle. W czasie tego montażu skupienie było dosyć spore i pomimo, że w Zakładzie Poprawczym, nie ukrywajmy, króluje inny rodzaj muzyki, można powiedzieć ogólnie, to jednak my chcieliśmy pokazać inną twarz muzyki, muzykę chóralną, muzykę wielogłosową, pokazać, że to wszystko brzmi i gra i nie trzeba się tego wstydzić, stanąć i zaśpiewać razem z chórzystami. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Warto nadmienić, że chór Parati Semper istnieje od 10 lat i działa przy parafii Niepokalanego Poczęcia na Świętej Marii Panny w Świeciu. Obecnie zrzesza w swych szeregach nieco ponad 30 członków, ale cały czas otwarty jest także na nowe głosy. Ci, którzy chcieliby zasilić grupę, zgłaszać się mogą na próby w poniedziałki i środy o godzinie 17:15 w sali przy klasztorku lub w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po mszy świętej o godzinie 10. My też pastuszkowie, nie tylko królowie, na wozie, na wozie, na wozie, na wozie. Jedziemy z kapelą, niech nas rozweselą, na mrozie, na mrozie, na mrozie. Graj, mówi Jezus, Bartku, swoje stój, dziecię, tylko bas wystroje i smyczek. Graj, mówi Jezus, Bartku, swoje stój, dziecię, tylko bas wystroje i smyczek, i smyczek. Warto sobą troska, że nie ma i włoska na smyku, na smyku, na smyku, na smyku. A nie myśląc wiele, szast, ogon, kobyle, do szyku, do szyku, do szyku, do szyku. Jak zarżnie swoje szałamaje, aż Jezus paluszkami łaje powoli, powoli. Jest nas około 30-35 osób, ale zawsze się znajdzie miejsce dla kolejnych chórzystów, dlatego
korzystając z okazji, zachęcam wszystkich do tego, aby spróbowali, aby przyszli na próbę, aby porozmawiali czy to z prezesem Tadeuszem Kertem, albo z panem dyrygentem Łukaszem Porożyńskim, żeby się zapisać do nas. To nie jest obowiązujące, jeśli komuś się nie spodoba, może zawsze odejść, ale spróbować warto, bo to jest wspaniała przygoda. Do wstąpienia do chóru zachęca także dyrygent Parati Semper Łukasz Porożyński. Jak twierdzi, muzyka nie tylko uspokaja i leczy duszę, ale także integruje i wpływa na stworzenie w grupie magicznej atmosfery. Śpiew chóralny jest to bardzo specyficzny śpiew, bardzo często nieodpowiednio postrzegany przez ludzi jako śpiew dla osób bardziej dojrzałych, tylko i wyłącznie. Nieprawda. Śpiew chóralny to przede wszystkim wyrażanie swoich emocji. I chciałbym podkreślić to, że w chórze może śpiewać każdy i właściwie w każdym wieku. Warte uwagi jest to, że śpiew, cała atmosfera nas wszystkich bardzo mocno integruje. Towarzyszą temu wyjazdy nie tylko po Polsce, ale również za granicę. Istniejemy 10 lat. Był to okres trudny i fajny, jak życie. Jest to pewien sygnał, że tak naprawdę jesteśmy w stanie przetrwać wszystko i pokazuje to rzeczywiście, że ludzie szukają również czegoś dla siebie. Śpiew chóralny, śpiew szeroko pojęty, muzyka, która przełamuje mury. Nie trzeba znać języków, żeby śpiewać, żeby mówić tym samym dźwiękiem, czyli zapisem nutowym. Jest ona czymś bardzo ważnym dla każdego chórzysty. Śpiew odgrywa bardzo dużą rolę w życiu prywatnym. Tak naprawdę dzisiaj biegniemy, nie wiemy dokąd, a bardzo ważne jest to, ażeby każdy z nas znalazł w swoim życiu chwilę zatrzymania i chwilę dla siebie. Chwilę swojej pustyni. Zapraszamy do chóru. No!